witam serdecznie na kanale Centurion 2.0. Dostałem takie pytania, które można byłoby zebrać w temat taki, wymyślę jakiś tytuł, wy już go znacie, bo właśnie oglądacie, tak? Ale prawdopodobnie będzie, czym jest zażalenie na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Często się dzieje tak, że ktoś mieszka sobie w jakimś tam miejscu. Na ogół jest to jakieś małe miasteczko czy wioska. Chce zarobić albo wyprowadza się od rodziców. Żyje potem z dziewczyną jakąś gdzieś, że tak powiem. No i że tak powiem, albo odwrotnie, z chłopakiem. Nie mieszam tutaj orientacji seksualnych, więc nie będę wchodził, czy chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną, to nie jest przedmiotem, ani nie ma sensu. I o co chodzi? Mianowicie, że ktoś tam, tak, muszę mieć komórkę taką, prawda? Ups, sorry, lata coś mi tu. Tablet muszę mieć. Muszę mieć samochód, muszę mieć to, muszę. No i okazuje się, że tak naprawdę nie musisz, tylko chcesz. Ale dzieje się tak, że ludzie mówią ja, tu i teraz. Skutkuje to tym, że co robią? Robią coś takiego, że biorą kredyty, albo po prostu biorą jakiś sprzęt, a pośrednictwem jest to na przykład, że mają załatwione raty w banku. No i teraz okazuje się, że trzeba płacić. Kiedy przychodzi płacić, to tu już są schody, bo ktoś po prostu kieruje się dewizą, która, powiem, że fajnie jest napisana w biblijnej księdze kaznodziei. Biblia jako księga prawa, tak sobie powiem. Ponieważ wyrok za zły czyn nie jest wykonywany szybko, dlatego serce synów ludzkich nastawiło się w nich całkowicie na popełnianie zła. Oznacza to tyle, że po prostu ludzie mają coraz większą świadomość społeczną, jeśli chodzi o bezkarność. Szukają sposobów bezkarności i nierzadko przychodzą z tym też do prawników. A że ogólnie prawo jest takie, że gdzieś rocznie wychodzi 600 tysięcy przepisów w samych Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy 1000, czy już przekroczyło na pewno od 13 marca, kiedy jeszcze była w Polsce pandemia, teraz epidemia. Ludzie powtarzają uporczywie słowo pandemia, myląc z epidemią. Tylko że jakoś tak nie widzą tych trupów, tych zakażeń gdzieś i tak dalej. To już też abstrahuje oczywiście. Dlaczego tak jakoś abstrahuje? No bo w jakiejś gazecie internetowej napisali, że w Skarżysku Kamiennej 42 osoby zginęły z powodu koronawirusa. Ja mieszkam w Skarżysku Kamiennej. Dzwoni do mnie człowiek, pyta się, co za pomór, nie? I tak dalej. Ja mówię, bzdura, nic takiego nie było. I wiecie co, 2 tygodnie później ja dzwonię do człowieka na zachodnią Polskę,
że zmarło tam 70 osób zakażonych koronawirusem. No i on do mnie mówi, no co ty? A akurat się tak złożyło, że on pracuje w szpitalu jako sanitariusz, a żona jako technik przy jakiejś tam specjalnej aparaturze, a mniejsza o większość. Ogólnie rzecz w tym jest, że ludzkość z powodu złych pobudek nie może tworzyć dobrych praw. W związku z tym prawa są wadliwe. I potem ktoś mówi sed lex, sed dura lex, czyli twarde prawo, ale prawo. No jakieś prawo musi obowiązywać, bo musi być jakieś rozstrzygnięcie, czy złe, czy dobre. Ktoś będzie płakał, ktoś będzie skomlał, narzekał, ale dla kogoś będzie to stanowiło rozstrzygnięcie. No i teraz taki młody człowiek, który nakredycił się, że tak powiem, wyjechał za granicę, czy rzeczywiście nie ma żadnych szans obrony, jeżeli już komornik wchodzi w tą rachubę, sąd wcześniej, czy bank, albo już firma windykacyjna. Zróbmy tak. Najniższy poziom może to być bank, firma windykacyjna. Nie mówię już o rachunkach za prąd, czy za jakąś usługę, albo za jakiś bilet tam nieskasowany w tramwaju, autobusie, metrze, czy nawet trolejbusie. Przychodzi upomnienie jakieś, czyli jest to jakiś monit, wezwanie do zapłaty. Rodzina to gdzieś lekceważy, podkłada pod patelnię z jajecznicą, albo mówią sobie, nie, nie, to na pewno nie mój synek, to nie mój Sebastianek, albo to nie moja Jessica. Nie, Jessica to są chyba takie małe, nie? A nie mniejsza o większość. No i teraz co się dzieje? Jest coś takiego fajnego jak EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. To jest tak zwany sąd elektroniczny z Lublina. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dostajesz. Jak dostajesz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to masz kopertę, gdzie jest nadawca. Sąd rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, ulica Boczta Lubomerskiej 13 20 070, Lublin, sygnatura 6, rzymskie, duże N, małe C, kreska E, potem są cyferki łamane na 20 na przykład, no bo łamane na dwie ostatnie cyfry, to jest, są dwie ostatnie cyfry oznaczające dany rok. No a wcześniej to po prostu kolejność sprawy zarejestrowanej w tak zwanym repertorium. Repertorium jest to system oznaczeń sądowych, nie mylić z rejestrem sądowym, bo rejestr sądowy, czyli to RW tak zwane, to jest rejestr wewnętrzny nadanych przesyłek, korespondencji. To jeszcze też podlega osobnemu oznaczeniu. Dlatego nie niszczyć kopert, nie trzeć, nie wyrzucać, bo one mogą stanowić dowód w danej sprawie, jeżeli chodzi o wykłócanie się o jakieś tam terminy. Ale dobra, kolej rzeczy. Sprawa zostaje sprzedana w jakiejś firmie windykacyjnej, tak zwanemu NSFIZ-owi, NSFIZ, czyli
niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny, inwestycyjny, zamknięty lub otwarty. Tutaj różnicę mógłby wyjaśnić profesor na przykład Balcerowicz. No ja też mógłbym, ale nie ma to potrzeby. NSFizy, czyli te molochy, firmy windykacyjne, te Ultima, Getbacki, Intrum Justitia, EOS, KSI, Procura i wszelkie inne jakieś Proficredit, wszelkie inne jakieś podmioty trudniące się tak zwaną obsługą wierzytelności masowych. To są to NSFizy. No i oni skupują te tak zwane długi. Przy czym, tak jak powiedziałem, dług się nazywa wierzytelnością w momencie, kiedy został już nabyty na zasadzie cesji. Reguluje to artykuł 509 kodeksu cywilnego. Co dalej? Dalej mamy sytuację taką, że przysyłają nam windykatorów do domu, którzy pytają o nasze pociechy na przykład, lub to o nas, jeśli jesteśmy my tymi pociechami 30-letnimi, 20-paroletnimi, a nabraliśmy czegoś. Rodzice takich dzieci często: nie do mnie, nie odbieram i tak dalej. Błędem jest nieodbieranie, chociaż czasem zbawienne. W związku z tym, co dalej? Sprawa może iść dwojako, dwutorowo. Sprawa może iść do sądu, czyli do tego lubelskiego, który od razu z mocy ustawy niejako klepnie nakaz zapłaty. No i jak jest strona pierwsza, to jest napisane grubymi, czarnymi literami wielkimi: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jest data wydania tego nakazu i tam napisane jest, że Sąd Rejonowy Lublin w Lublinie, 6 Wydział Cywilny, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w składzie następującym. Referendarz sądowy to taki mały sędzia, który kliknął myszką, przybił, przyklepał. No i nakazuje w terminie 14 dni zapłacić na rzecz powoda kwotę taką i taką, wraz z odsetkami i tak dalej. Jak był po stronie powodowej prawnik, to jeszcze tak zwane koszty zastępstwa procesowego, czyli koszty dla prawnika. Co nie oznacza, że zlecający prawnikowi też mu coś zapłacił wcześniej, albo zapłaci jeszcze później, na przykład od ściągniętej sumy. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli to przeleży 2 tygodnie, to następuje skutek doręczenia, ponieważ kodeks postępowania cywilnego mówi, że w takich sytuacjach pismo wraca do sądu wysyłającego i należy je pozostawić w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wtedy sąd się musi zebrać i wyznaczyć dzień, na który przypadnie ten skutek doręczenia. No i wtedy, jak już ten dzień jest wyznaczony, to wtedy jest jeszcze właśnie te 2 tygodnie, które muszą upłynąć, żeby strona powodowa, w tym przypadku nasz wierzyciel, mógł nas szarpać. Wtedy nakaz zapłaty się uprawomocnia. No i wtedy, kiedy jest już uprawomocniony, to nadaje się mu z mocy ustawy, przepraszam, na wniosek wierzyciela nadaje mu się klauzulą wykonalności. Tak naprawdę w zasadzie powinno się zgodnie z przepisami w ciągu 3 dni nadać. Ona nieraz bywa,
że chcemy kogoś ścignąć niejako. Składamy wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, a sąd czeka i zwleka i leży i tkwi, że tak powiem, że szkoda mówić. Można pisać ponaglenia, przyspieszenia. Widziałem to nieraz. Nie udaje się. Sorry, przepraszam, coś mi do oka wpadło. Co się dzieje dalej? Będę mówił najwyżej zamkniętymi oczami. Jak już jest klauzula wykonalności, to nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności sam w sobie już wtedy stanowi tak zwany tytuł wykonawczy. Z tytułem wykonawczym wierzyciel może się zwracać i powiedzieć, no zapłać, zapłać i tak dalej. No ale nas nie ma, bo jesteśmy w Anglii albo w Holandii. No i co się dzieje dalej? Dalej się dzieje coś takiego, że nie, no to wtedy wierzyciel idzie do komornika, składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jak zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, to wtedy komornik ma obowiązek przystąpić do czynności. No i wysyła zgodnie z artykułem 805 Kodeksu Postępowania Cywilnego, musi wykonać pierwszą czynność, to znaczy wysłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Ale często jest tak, że komornik jednocześnie wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i od razu zajęcie gdzieś wierzytelności, blokuje konta, robi wszystko naraz. Nie powinien tego robić. Jest to niezgodne z prawem działanie, chociaż jest tam luka oczywiście. Ale dlaczego niezgodna? Niezgodność trzeba tutaj wykazać, ponieważ jeżeli komornik dokonuje czynności zawiadomienia nas o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i my się dopiero wtedy o tym dowiadujemy, to możemy tutaj pójść na dwie drogi. Jeżeli mieszkaliśmy faktycznie gdzie indziej, kiedy był wnoszony pozew i był doręczany nakaz zapłaty, są różne szkoły w różnych sądach. I to właśnie jest doświadczenie prawników, którzy wiedzą, jaka jest dynamika działania sądów lub właściwa droga postępowania. Bo sąd ma dokonać oceny sytuacji na podstawie też własnego doświadczenia życiowego i to stoi w przepisach. A w takim wypadku sąd, czy to tylko martwa, że tak powiem, instytucja bezduszna? No nie, składa się z ludzi, więc są to ludzie podejmujący na podstawie czegoś tam jakieś decyzje. Sytuacja wygląda w ten sposób, że śmiesznostką po prostu i karygodnym czymś jest pierwszy punkt pouczenia nakazu zapłaty z sądu elektronicznego. Pierwszy punkt pouczenia brzmi tak. Zobaczcie, w ogóle nie będę mówił o stylistyce, przepraszam, o interpunkcji, tylko o stylistyce. I tam mamy napisane tak. Nakaz zapłaty został wydany na podstawie twierdzeń dowoda, na podstawie dowodów niezweryfikowanych przez sąd. I tak na podstawie, ale niezweryfikowanych przez sąd. Czyli można pójść z czyimś PESEL-em, wysłać do sądu lubelskiego na jakiś tam adres Kozia Wulka 50 na przykład C, a Kozia Wulka ma tylko powiedzmy 20 numerów. Listonosz pisze, że nie ma adresata, bo boją się teraz pisać, że nie istnieje taki dom. No bo Anusz Widelec, ktoś zbuduje taki dom, nie? Albo ktoś pójdzie na jakieś pole, wbije słup,
i napisze teren prywatny i na słupie powiesi skrzynkę pocztową i napisze kozia wulka 50C. I potem udowodni, że jak to jest, ja wysyłałem, a listonosz mówi, że nie ma takiego adresu. I wtedy, no, sroga kara może być dla listonosza. Tego listonosza po prostu robi tryb awizacji i w ten sposób się właśnie chronią. Przechodzi to podwójne awizo i wtedy dochodzi do uprawomocnienia i ta droga jest zachowana. Sąd po wydaniu nakazu zapłaty, tak jak powiedziałem, komornik i tak dalej. Teraz jak to odwrócić? No, na przykład, jeżeli jesteśmy rzeczywiście dłużni, to narosły odsetki. Chcielibyśmy dojść do porozumienia z wierzycielem, ale wierzyciel nie jest po to, żeby wyjaśnić sprawę. Błędem jest dzwonienie do tych firm i próbowanie wyjaśnienia. Oni tylko na to czekają, bo oni od razu proszę potwierdzić PESEL, a PESEL-u nie mają i chcą go mieć. Chociaż jak już sprawę wprowadzili do sądu, to gdzieś już wasz PESEL mieli, ponieważ artykuł 126, paragraf pierwszy i wszystkie jego podpunkty, a jest ich sporo, tam określa, że musi być PESEL osoby pozwanej. PESEL, numer PESEL, bo PESEL to jest numer. Czego numer? No, PESEL. A co to jest PESEL? PESEL to jest powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, czyli OTU kreskowy, tak jak tu w obozie koncentracyjnym mieli numery. A najlepiej to na łysy łeb z tyłu kod kreskowy. Tym właśnie jest PESEL. Jesteśmy oznaczeni numerami i oznakowani, tak jak znakuje się, nie będę już mówił, co. Tak jakby nasze imię i nazwisko nie wystarczało. No nic, nieważne. Jakie są dwie drogi odwrotu? Jedna to jest powództwo przeciwegzekucyjne, czyli działanie na podstawie artykułu 840 Kodeksu Postępowania Cywilnego, no ale tu trzeba zapłacić 5% sumy, czyli wartości przedmiotu zaskarżenia, a to może być duża suma, ale nie mniej niż 40 zł. No bo ktoś będzie na przykład o 2000 się kłócił, to 40 zł zapłaci, prawda? No niemniej jednak sytuacja jest też taka, że są tacy, którzy robią taką trzecią, środkową drogę i to robią najbardziej podrzędne prawniczyny, czyli wnoszą sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Jest to absurd i głupota prawna, ale o ironio i o zgrozo sądy się na to łapią niektóre. Tylko trzeba uprawdopodobnić, że nie mogło się tam odebrać, że się siedziało w psychiatryku, w więzieniu, albo było w Anglii i coś tam się robiło i tak dalej. Kwity, papiery, to wtedy tam artykuły 168, 169 Kodeksu Postępowania Cywilnego, żeby uprawdopodobnić. Często może się to nie udać. No i niektórzy wtedy ręce załamują, ale są jeszcze dwie inne drogi. Najlepsza droga jednak to jest właśnie zażalenie albo skarga, bo to jest równoznaczne. Jedni piszą zażalenie, a inni używają słowa skarga. Więc zażalenie łamane na skarga, bądź skarga łamane na zażalenie, na postanowienie o
nadaniu nakazowi zapłatę klauzuli wykonalności. Bo tak jak mówi, jak jest nakaz zapłaty prawomocny, to nadaje mu się klauzulę wykonalności i wtedy jest tytuł wykonawczy. Jeżeli robimy to od strony tej paragrafu 840, to jest to pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wraz z zabezpieczeniem powództwa poprzez wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. I tutaj, jak jest zabezpieczenie, to sąd od razu może wydać to zabezpieczenie i wtedy komornik nic nie może zrobić. Natomiast jak robimy zażalenie na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, czyli numer tak zwany na 3/7, jak ja to nazywam, czyli artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, to jest to właśnie, że na wniosek wierzyciela sąd postanawia nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty. To jest pokręcone i porąbane jak radio. Kiedyś mówili lato z radiem, ale jak radio. Bo dzisiaj to nawet radia słuchać nie można, czy telewizji, no bo siedzisz sobie i tak oglądasz sobie jakiś Polsat i oglądasz reklamy i tak już się wkręciłeś, pół godziny minęło tych reklam, a aż tu nagle film! O rany, co zrobić? Sorry, nie mogę się powstrzymać. Wiem, że temat jest skomplikowany. Możecie pytać w ogóle, jeżeli ktoś ogląda ten kanał i słucha. Autoironia, self-irony. Dobra. Więc jak jest pozew o pozbawienie wykonalności powództwa, czyli 840, będę cyframi operował, to wstrzymuje nam to egzekucję komorniczą i tutaj mamy, że tak powiem, te szanse gdzieś szybko ukryć, co mamy przed komornikiem, ale to jest ścigane z artykułu 300 Kodeksu Karnego. Kto ukrywa, zbywa, przepisuje, darowuje i tak dalej, celem uniknięcia egzekucji, podlega karze i tak dalej. No oczywiście trzeba to też udowodnić, czego komornikom na ogół się nie chce, chyba że się trafi jakiś wariat. Natomiast droga 3/7 nie powstrzymuje egzekucji komorniczej, chociaż można powstrzymać ją w taki sposób. Trzeba do sądu wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia w oparciu o artykuł 139, paragraf 5, to się tak nazywa, albo zaświadczenie w trybie artykułu 139, paragraf 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które zawiera, że w dniu wniesienia pozwu i wydania nakazu zapłaty adresat nie mieszkał pod tym adresem. Znaczy źle, inaczej może. Najlepiej to jest napisać, żeby sam sąd wskazał, na jaki adres był wysłany nakaz zapłaty. Jeżeli my wykażemy i uprawdopodobnimy, że w dniu wniesienia powództwa albo wydania nakazu zapłaty, to już zależy od bystrości prawnika po drugiej stronie lub windykatora, bo wniesienie powództwa, a mieszkaliśmy pod tym adresem, to nie chroni nas. Ale jak ktoś to przeoczy, no to jest ok. Patrzy się na to, że w momencie, kiedy został wydany nakaz, a nie mieszkał. Czyli dobrze jest napisać w ten sposób, że właśnie mieszkaliśmy tu i tu,
Częstokroć wystarczy oświadczenie, na przykład, nie wiem, jak mieszkaliśmy w Anglii, to może jakiś Mike Johnson, czarnoskóry, napisze nam, że ja jest biedna studenta i ja mieszkać z Jan Kowalski w tym i w tym czasie, tu i tu. Pokazać jakieś rachunki, że płaciliśmy tam gdzieś za prąd, za jakiś czynsz, to uprawdopodobni, wtedy sąd uwzględni. I sądy czasami też durnowacieją, ponieważ po prostu postępowanie potrafi utkwić, że tak powiem, jak patyk w szprychach roweru, no i nikt nic nie wie. Wyda sąd nam zaświadczenie, te 139 paragraf 5, że na ten adres był wysłany nakaz, a myśmy byli tu. Jeżeli komornik stwierdzi tą rozbieżność, to my musimy być przytomni i napisać wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w trybie artykułu 820 ze znaczkiem pierwszym, paragraf też pierwszy albo drugi, mniejsza o większość, ale artykuł 820 do czasu rozstrzygnięcia prawomocnego rozpatrzenia skargi bądź zażalenia na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Dobrze jest oczywiście wtedy pokazać komornikowi takie pismo, że złożyliśmy, żeby uprawdopodobnić. No i wtedy komornik musi to zrobić. Jeżeli tego nie zrobi, to trzeba wejść w ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Kiedyś była jedna ustawa, teraz są dwie, bo jeszcze jest ustawa o kosztach komorniczych. No i powołać się na to, że komornika obowiązuje ustawa o komornikach przede wszystkim, a dopiero potem KPC, bo komornik będzie próbował obciążać dłużnika po zakończeniu sprawy, powołując się na artykuł 770, że dłużnik, bo możemy w ogóle nie być dłużnikiem, ale w sprawie będziemy mieli status dłużnika. Tak samo jak jest oskarżony i oskarżyciel. I oskarżony może być niewinny, ale w sprawie ma status oskarżonego. I pozostaje uniewinniony. No i teraz w cywilnym postępowaniu jest wierzyciel i dłużnik. No i okazuje się, że dłużnik okazał się nie dłużnikiem, bo może ukradli mu dokumenty. Skończyło się postępowanie egzekucyjne, ale komornik musi swoje zarobić. No to kogo atakuje? Z mocy ustawy artykuł 770 i atakuje dłużnika. My mówimy, a o co chodzi? Jak to? Jeżeli się nie powołamy tutaj na tą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, no to będziemy musieli zapłacić za egzekucję. Ale już pieniążków wierzycielowi nie. Ale jeżeli wybronimy się tą ustawą i zbijemy ten 770 artykuł, na który powoła się komornik, to wtedy komornik obciąży wierzyciela, bo możemy złożyć skargę na czynności komornika. Nie chodzi tutaj o to, bo niektórzy na przykład jak nie zgadzają się z czymś, co komornik przyśle, to od razu składają skargę na czynności komornika, bo mają tak w pouczeniu napisane. A komornik na ogół przeprowadza czynności wszystkie po kolei, zgodnie z prawem i prawidłowo. I skarga na czynności komornika to jest mniej więcej po to, że składam tą skargę, bo się nie zgadzam, bo to moje pieniądze, bo boli. Układem emocjonalnym reagujemy,
I to jest nasze petitum, że ja się nie zgadzam, dlatego składam skargę, a uzasadnienie to jest, ja mam rację, bo tak myślę, a inni nie mają racji, bo nie są mną, o, albo nie są moimi przyjaciółmi, albo tymi, którzy przyklaskują mi. Więc musimy to wykazać komornikowi, właśnie nadrzędność ustawy dotyczącej jego zawodu. I dopiero w drugiej kolejności jest tutaj kodeks postępowania cywilnego. Nie mylić z kodeksem cywilnym, bo niektórzy piszą tam gdzieś, że wszelkie jakieś nieuregulowane przepisy w tej umowie ściągają sobie z internetu, mają zastosowanie przepisy prawa określone w kodeksie cywilnym. Ja mówię o kodeksie postępowania cywilnego, nie KC, tylko KPC. O, i to tak w skrócie. Także są możliwości odwrócenia tego procesu. Jak widzicie, jest to bardziej porąbane niż przysłowiowe, powiedzeniowe lato z radiem, ale gdybyście mieli pytania czy kłopoty, to oczywiście piszcie na centurionszary@gmail.com, piszcie pod filmem albo gdziekolwiek do was dotrze ta wiadomość, kontaktujcie się z Centurionem, a Centurion będzie władny pomóc w takiej sprawie, nie tylko doradzić, czy wytłumaczyć, powtórzyć. To, co mówię, to powtarzam dziesiątki razy w ciągu miesiąca danego, tak? Ale jeszcze wykonać. A poza tym, nawet gdyby się nie udało, to jest jeszcze druga instancja. Można napisać piękną apelację. Tak. Często mówi się, że jak się pisze do sądu rejonowego, to sąd nie czyta. Niektórzy mówią, no zgadza się, bo zawsze się pisze pod drugą instancję. Tam już muszą czytać, bo oni muszą uzasadnienie sporządzić. Słabym i nieciekawym punktem dla przeciwdziałaniu windykacji czy egzekucji niecelowo wszczętej, tak to nazwał, jest to, że kiedyś mieliśmy prawo prosić, czyli krótko mówiąc w sądzie wnioskować o sporządzenie uzasadnienia. No ale biorąc pod uwagę, że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia danego postanowienia czy wyroku ciągnęło za sobą to, że była to przedłużka tylko. Jest takie powiedzenie w prawie, na przedłużkę. No robi się tam na tak zwaną przedłużkę. To wprowadzili coś takiego, że trzeba zapłacić stówkę. No i tu klienci już wymiękają, no bo wiedzą, że są winni. Ale w momencie, kiedy nasza skarga, czyli apelacja na przykład w tym przypadku, okaże się skuteczna, to oni muszą tą stówkę oddać. Także tak to jest. Ja widzę jeszcze inną możliwość, bo można troszeczkę to ominąć i pojawić się na posiedzeniu i gdzieś tam po cichu sobie włączyć nagrywanie, bo sąd uzasadnienie to musi odczytać. Dlaczego tak, a nie inaczej? Więc jeżeli nie ma uzasadnienia, to można złożyć wniosek o doręczenie na piśmie, ale to trzeba naprawdę na grubo zaznaczyć, na piśmie, odpisu protokołu z rozprawy
do, z tego posiedzenia, które kończy całą sprawę. Wtedy możemy sobie wszystko tutaj przepisać, co sędzia mówiła, czy mówił, i mamy niejako uzasadnienie, prawda? Bardzo często robią nam jednak w ten sposób, że chociaż mamy telewizory teraz w sądach, czyli tak zwany system rejestrujący, to jednak jak prosimy o uzasadnienie na piśmie, to oni nam bezczelnie przysyłają płytę CD, więc możemy podkreślić, że nie mamy sprzętu do odtwarzania płyty CD i tyle. I prosimy zaznaczyć, że nie na płycie CD, tylko na piśmie. Bo nie przysyłają tak naprawdę, powinni tak naprawdę to na DVD przysłać, prawda? Skoro jest rejestrowanie obrazu i dźwięku. No, oni tylko przesyłają dźwięk, także ścieżka dźwiękowa, gdzie często nie słychać wszystkiego do końca. No, ale to wynika z tego bardzo często, że sąd słyszy ciebie, ale pamiętaj, jak jesteś w sądzie już na sprawie, bo czasami musisz być, to zawsze mikrofon miej tak, żeby mówić do mikrofonu i 15 cm. Wtedy nie zrobisz przesterów żadnych i to wszystko będzie zarejestrowane. Także to tak to wygląda. Jeżeli jakieś są pytania, to proszę pod filmem albo na centurionszary@gmail.com albo na innym medium społecznościowym, na którym natkniesz się na ten film. Pozdrawiam serdecznie, to wszystko mówił do Was Centurion na kanale Centurion 2.0. Dziękuję uprzejmie za uwagę i za wytrwałość, bo temat nie był łatwy, chociaż dla mnie jest bardzo prosty. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie Centurion 2.0.